Cześć wszystkim! Dzisiaj przyrządzimy jelenia na ostro. Dla początku bierzemy udziec z jelenia. Kroimy w nieduże kawałki. Każdy kawałek musimy wysmarować musztardą. Im bardziej ostra musztarda, tym lepiej. Rozcieramy dobrze po całym kawałku, żeby mięso się zamarynowało w tej musztardzie. Posypujemy solą, pieprzem i papryką ostrą. Tę czynność należy powtórzyć z obu stron. Odkładamy mięso i bierzemy się za przygotowanie sosu. Na początku kroimy imbir. Ilość imbiru zależy od tego, na ile lubimy ostre potrawy. Wkładamy to do moździerzu. Dodajemy tam czosnek. Trochę cebuli. Szczypiorek i pietruszki. Dodajemy sól i sok z cytryny. Teraz musimy to dobrze wymieszać w moździerzu, żeby wyszły wszystkie soki. Osobno kroimy cebulę. Marchewkę w takie półpaski albo można w jakąś kostkę drobniejszą, to już nie ma znaczenia. Paprykę czerwoną. Jak ktoś lubi bardzo ostre, to też można dokroić jeszcze i ostre papryczki. I świeże czerwone pomidory. Na patelni rozgrzejemy olej. Na rozgrzany olej dodajemy nasz ostry sos z imbirem, z czosnkiem i jak tylko już zacznie ulatniać się ten zapach czosnku i imbiru, dodajemy tam nasze mięso. Mięso solimy, dodajemy trochę rozmarynu, możemy dodać jeszcze troszkę papryczki i podsmażamy z dwóch stron. Kiedy mięso trochę się zarumieni, ściągamy, a ten olej zostawiamy. I na tym smażymy cebulę. Kiedy cebula się zeszkli, dodajemy marchewkę i paprykę. Chwilę podsmażamy. Potem dodajemy pomidory świeże. I przecier pomidorowy. Najlepiej oczywiście domowy, ale jak nie, to też taka typowa pasata ze sklepu pasuje. Wymieszamy i musimy to chwilę dusić, aż wszystkie warzywa zmiękną. Dodajemy do tego wszystko, co nam zostało z naszego ostrego sosu.
kruszymy, dodajemy jeszcze papryczki, soli, pieprzu, doprawiamy do smaku. Następnie w naczyniu żaroodpornym układamy nasze mięso. Wylewamy też ten cały sok, co został. I wszystko pokrywamy naszymi duszanymi warzywami. I wkładamy do piekarnika na mniej więcej 2 godziny przy temperaturze 180 stopni. Podajemy na ciepło i smacznego!